Dzień dobry. Kolejna środa przed nami. U mnie właśnie minęła godzina 11:11 i zapraszam Was, kochani, serdecznie na spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Ja mam na imię Małgorzata, a tam z tyłu za mną siedzą trzy moje kolorowe siódemeczki wykonane ręką Ani Riza, która stworzyła te piękne maskotki właśnie dla tego spotkania pod szczęśliwą siódemką. Wiadomości skądś płyną. Minęła godzina 11:11, a mimo wszystko skądś wiadomości zawsze płyną. Poczekam chwileczkę, kochani. Poczekam, aż się pojawicie tam z tyłu tego oczka. Witam Madzie, bo widzę, że się pojawiła jako pierwsza. Cześć Madziunia, kochana. Dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteś. Dzisiaj wibrujemy uniwersalnie jedenastką, kochani. Jak jedenastka, to nasze mistrzostwo. Witaj, Lidziu. Też Ciebie widzę, że się pojawiłaś, kochana. Widzę. Jeszcze nie jestem aż tak bardzo skupiona na przepływie, więc mogę popatrzeć trochę w ekran i zobaczyć, co się dzieje. Tak, zdążyłaś, oczywiście, że zdążyłaś. To ja w ostatniej chwili nadusiłam mój przycisk. U mnie dzisiaj bardzo ponuro i Lidziu, zapewnie u Ciebie też, bo nas dzieli tak mało kilometrów. Na pewno jest też tak, jak i u mnie. Ponuro i ciemno, u mnie wszystkie lampy pozapalane. Nie wiem, czy ten obraz jest jasny, czy niejasny. Mam takie tutaj zamglenie. Ale myślę, że widać dobrze i słychać dobrze. Chociaż, jak to wiecie, ostatnimi razy nawet Wi-Fi nie pozwala dobrze odtwarzać, bo z jakiegoś powodu ciągle coś się tam na łączach dzieje. No ale dzieje się, bo pewnie się ma dziać. I rozłącza w tym momencie, w którym ma rozłączyć. Tak, ponuro i szaro, Lidia pisze. Tak, u mnie tak, dokładnie. U nas dzisiaj, kochani, Nadrenia Północna Westfalia. Jest bardzo ponuro, wczoraj było deszczowo i dzisiaj ta pogoda tak się jakoś przełożyła. No ale wibrujemy dzisiaj jedenastką, wibrujemy mistrzowską wibracją. A jak jedenastka, to już wiecie, kochani, że to praca nad sobą, bo jakby nie było 1 + 1 = 2. Witaj, Madziu, witam Ciebie serdecznie. 1 + 1 = 2, a 2 to harmonia, to współpraca. Kochani, przede wszystkim współpraca ze sobą. Lidka, jedenastka to ja. Tak, mistrzostwo duchowe, jedenastka. Piękna, mocna, wibrująca jedenastka. Bardzo mocna. Kochani, jakby tak spojrzeć numerologicznie na jedenastkę, wszyscy ci, którzy urodzili się pod właśnie jedenastką mistrzowską, jeżeli nie spełniają swojej duszy, czyli nie czują, nie idą drogą tego mistrzostwa, to ich życie ma taki troszeczkę marazm dwójki, taki... No bo dwójka jest taka sprowadzona, jedenastka sprowadzona do liczby 2, jest taka troszeczkę, no tak jak powiedziałam, ma taki marazm w sobie, takiego niezdecydowania. Dlatego 11 jest tą wibracją taką dającą nam, to znaczy daje jedenastkom power do tego, żeby poszły w tą drogę właśnie duchowego rozwoju i żeby mogły dzielić się swoją duchowością z innymi. No to tak na marginesie, Lidziu, dla Ciebie, kochana. Ale dzisiaj właśnie ten dzień wibruje jedenastką i sprzyja, kochani, sprzyja. Czemu sprzyja? Sprzyja doświadczeniom, abyśmy robili doświadczenia inne niż dotychczas, aby mogła się oczywiście zadziać w nas zmiana, zadziać zmiana. Dzisiaj, kochani, temat, słowo. Dlaczego słowo? Dlaczego słowo? Nie wiem, dlaczego słowo, ale siedziałam ostatnimi czasy dość długo i czytałam wpisy. Czytałam wpisy na YouTubie pod filmem, który nagrałam z Zygfrydem Ciupką i nagrałam ten wcześniejszy. I potem jeszcze mnóstwo innych wpisów czytałam i pod nowym filmem pana Ciupki. I kochani, słowa, które przewijają się, może nie będę określała tego bardzo, bardzo... Nie chciałabym użyć tutaj brzydkich słów, ale właśnie słowo. Przyszło do mnie słowo, bo słowa mają energię. Ja piszę tak dokładnie. Przyszło do mnie słowo. Po prostu tylko słowo. Pomyślałam, że będzie to bardzo piękny temat na dzisiejszą siódemkę. Może nie tylko chciałabym się odnieść do słów hejtowskich, ale ogólnie do słowa. Ale zanim przejdę do słowa, kochani, przeczytam Wam cytat, który dzisiaj na to nasze spotkanie pod szczęśliwą siódemką tak mi wpadł w internecie, jak szukałam cytatów.
jest coś takiego w słowach, we wprawnych rękach, zręcznie pokierowane, biorą cię w niewolę. Owijają cię się jak pajęczyna wokół członków, a kiedy już cię tak spętają, że nie możesz się ruszyć, przebijają ci skórę, wnikają w krew, paraliżują myśli, w tobie odprawiają swoje czary. Jest to powieść, 13. opowieść Diane Shatterfield. Dzień dobry, Zygmuncie. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. I kochani, znacie już takie powiedzenie, że na początku było słowo, a słowo ciałem się stało. Może nie chciałabym wracać aż do tej pierwszej księgi, ale słowo dla mnie ma znaczenie jako kod, i słowo dla mnie ma znaczenie jako klucz. Wypowiedziane, jakkolwiek niewypowiedziane, które już, gdzie usłyszeliśmy już jego brzmienie, gdzie nadaliśmy tej wibracji naszą emocję, i ono wypowiedziane zapisuje się w naszym rozmówcy. Zapisuje się tak, jak ten rozmówca to przyjmie. Są ludzie wrażliwi, są ludzie bardzo wrażliwi, są ludzie bardzo, bardzo, bardzo wrażliwi, ale są też ludzie, do których niektóre słowa nie dochodzą i nie czynią w ich ciele, tak jak tutaj w tym cytacie przytoczonym na początku, nie czynią aż tak ogromnego spustoszenia. Wiem, a może nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywa słowo. Słowo, czyli coś, co chcemy przekazać. Coś, co wpada do nas tutaj do ucha, jeżeli inni artykułują coś. Słowo, z którym my rezonujemy albo nie. Może na początek przeczytam Magdalenę Lesińską, która już wczoraj pod postem napisała to, co chciała napisać odnośnie tego tematu. Pozdrawiam cię, Madziulka, serdecznie i mojego kochanego Leona. Każde słowo wypowiedziane ma wielką moc. Powinniśmy o tym pamiętać, zanim coś wypowiemy, bo każde wypowiedziane słowo do wszechświata zaczyna się transformować i zaczynamy przyciągać to, co wysyłamy. Więc, kochani, zwracajmy uwagę, co z naszych ust wypływa na zewnątrz, bo to wróci do nas. Dobierajmy je zgodnie z tym, co serce nam podpowiada, i niech one płyną i będą w harmonii z nami. Dzisiaj ta 11, czyli 2 i ta harmonia. Każde wypowiedziane słowo, kochani, Magdalena, trudne twoje nazwisko jest do przeczytania. Dzień dobry, Małgosiu. Jeżeli żałuję słów wypowiedzianych, jak pomóc sobie, by nie tkwić w tym w głowie? Jak wybaczyć sobie i iść do przodu bez lęku o nie? Madziu, kochana, każde wypowiedziane słowo z jakiegoś powodu zostało wyartykułowane. Doszło do nadawcy albo doszło tylko do nas, bo my wypowiadamy wiele słów tylko do siebie. Ale, kochana, zrobiłaś ze mną niesamowity rezonans z tym, co tutaj napisałaś. Nie wiem, czy to widać, ale po prostu popłynęło zewsząd, z każdej strony. Wypowiadamy do siebie słowa, które nas krzywdzą, które nas ranią. Mówimy do siebie, że jesteśmy durni, głupi, że nie nadajemy się sami sobie, takie słowa wmawiamy. Jeżeli wypowiadamy te słowa do kogoś, bo jesteśmy w doświadczeniu, które nie jest dla nas świadomym, czyli używamy słów, które my to tak nazywamy, później żałujemy, jak ty to piszesz. Cała zabawa polega na tym, żeby stać się świadomym. I jeżeli już coś raz zostało wypowiedziane, to poszło. Ale po to mamy świadomość, zamieniamy to coś, co zostało wyartykułowane, na pozytywną myśl, na pozytywne słowo. I to pozytywne powtarzamy przez jakiś czas, aby miało szansę dokonać tej zmiany, żeby ta pozytywna wibracja zapisała się w nas. Słowa były skierowane przeciwko sobie, bardzo destrukcyjne. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie pomyślałam i od tej destrukcji właśnie zaczęłam. Słowo może, kochani, zniszczyć, słowo może doprowadzić do nerwicy, do depresji, słowo może doprowadzić do samobójstwa. I tak jak Magdalena pisze, do destrukcji. Dlatego zauważ, czym kierujesz się,
kierując do siebie takie słowa, kierując, kierujesz, no ale tak czasami przychodzą dwa słowa w tym samym zdaniu. Zobacz, co powoduje, może pojawi ci się w tej świadomości wzorzec, który kieruje tobą, aby właśnie tak do siebie stawiać się przeciwko sobie, bo to jest stawianie się przeciwko sobie. Jeżeli pierwszą rzeczą, którą zrobisz, dasz akceptację sobie, dokładnie takiej Madziu, jaka jesteś, nie ma to znaczenia. Dla ciebie ma to mieć znaczenie, bo nie jest ważne, jak kto ciebie widzi, tylko jak ty siebie widzisz, bo właśnie słowa i czyny, które kierujesz do siebie, tworzą ciebie, Madziu, właśnie taką, jaka jesteś. Dokładnie taką. Nie wiem, czy dałam tobie w tych dwóch minutkach odpowiedź, ale wierzę, że gdzieś nakierowałam ciebie, abyś mogła spojrzeć zupełnie inaczej. Jeżeli powiem tylko te proste słowa, jeżeli mówisz, że jesteś głupia, to po prostu zmień to, bo w podświadomości zapisze się słowo klucz, zapisze się słowo kod, głupia. I ta głupia, będą ci ludzie pokazywali na zewnątrz, że jesteś głupia. Przy każdym zdarzeniu, gdzie podświadomość przypomni sobie o tym, że jest głupia, że ty jesteś głupia, będzie się to działo, nie będziesz wiedziała, co się dzieje. To są te słowa kody, ale są też słowa klucze. Jestem piękna, jestem mądra, jestem wspaniała. I właśnie te słowo kod zamieniamy na słowo klucz, bo z tym tak najbardziej kojarzą mi się właśnie słowa. Dziękuję, Madziu. Myślę, że gdzieś w tym kierunku znajdziesz to, co ciebie gniecie, co ciebie gniecie. Dzień dobry, Edysiu, kochana. Witam ciebie serdecznie bardzo w ten mój piękny, ponury dzień, ale piękny. Joasia Pawlak nagrała się dzisiaj bardzo rano, raniutko. A słowo ciałem się stało. Słowo może być miłością, słowo może być mieczem. I to od nas zależy właśnie, od nas zależy, czy damy komuś skrzydła, czy, kochani, je podetniemy. Jeżeli robimy to nieświadomie, to jeszcze. Ja wiem, że Joasia ma tutaj, bo nagrała mi się jeszcze przed chwileczką, było 6 po 11, nie zdążyłam już tego dograć. Ja wiem, co Joasia tutaj miała na myśli, że jeżeli robimy to nieświadomie, z pozycji wzorca, no to krzywdzimy. Chodzi jednak tutaj bardziej o tę świadomość, że jeżeli w świadomości, ale jeżeli robimy to specjalnie, tak żeby komuś dokopać, to nie jest to już fajne. Dokładnie tak. Jeżeli robimy to ze świadomością, to wbijamy ten kolec, wbijamy tą szpilę i robimy to coś, żeby drugiej osobie zaszkodzić. Manipulacja i destrukcja działa w dwie strony, albo na siebie, albo na kogoś. Tak jak już wcześniej wspomniałam, to wszystko chodzi o pokochanie siebie. Tak, jeżeli kochasz siebie, akceptujesz siebie takim, jakim jesteś, to i z zewnątrz ten świat akceptujesz i ludzi akceptujesz i podchodzisz do nich, wiesz, co, z taką właśnie miłością, ze zrozumieniem. A jeżeli masz problem ze sobą, to i do wszystkich innych też masz problem. I ja to już teraz wiem. W przeszłości miałam ciągle jakiś, wiesz, jakieś loty do siebie i też do innych. Teraz uważam, że ludzie są wspaniali i są po prostu w stanie przekraczać wszelkie granice, aby dobrze im się działo. Tylko czasami trzeba ich wspomóc słowami, by podbudować. I właśnie zastanówmy się, czy chcemy wspomóc słowami, czy chcemy mieć światło, czy chcemy czynić mrok. A nawet jak niektórzy mają taki zapał i chcą coś zrobić, to naszym właśnie pesymizmem powodujemy, że w pewnym momencie oni mówią tak jak ty, masz rację, mi się nie uda. A może właśnie róbmy tak, żeby ten świat właśnie w ten sposób zaczął się lepszy robić, żeby te dobro zaczęło nas otaczać i żeby ta ziemia też dostała od nas dobro. No właśnie, zmienić to wszystko. Zmienić tą swoją mentalność i zacząć siać dobro swoim słowem. Asia, pięknie, pięknie napisałaś. Siać dobro swoim słowem. Tak jak powiedziałam na początku, słowo ma wibrację. Słowo ma przeogromną moc zakorzenienia się w nas.
Wracając może do tego, do tych słów pisanych, wynajmuje się teraz ludzi, którzy słowem, bo pisane, kochani, to też słowo, bo my je odczytujemy i wpadają w nas, kotwiczą się w nas, potrafią skrzywdzić przeogromnie. Mam przez te ostatnie kilka dni osobę, która poczuła, która nie miała nic wspólnego z tym, co było pisane, ani to nie było pisane do niej, ale odebrała te słowa bardzo mocno do siebie. Kochani, odebrała, bo jest w niej rezonans do tych słów, ale odebrała to w taki sposób, że jej całe ciało drżało, że czuła się maleńka, że czuła się niepewna, że czuła się skrzywdzona cudzym słowem. I teraz zobaczcie, ktoś wynajęty do pisania brzydkich rzeczy dostaje za to pieniądze, przeogromnie się cieszy, wysyła energię zniszczenia w stosunku do innych i nie wie tak naprawdę, ile ludzi przy okazji zostanie zniszczonych. Ja wiem, że to jest teraz takie gdybanie, bo każdy w nas ma wzorce i przyciąga. Przyciąga słowa, przyciąga doświadczenia, przyciąga informacje. Dlatego, żeby ten rezonans, który się pojawi, spowodował naszą zmianę. I jeszcze raz zacytuję słowa Joasi. Nieobojętnie jaki temat, zawsze wracamy do siebie. Oczywiście, że do siebie, bo ta zmiana przede wszystkim ma dotyczyć nas. A słowo, popatrzcie, ludzie piszą książki, piszą wiersze, piszą prozę, poezję. Słowem można dotknąć tak bardzo mocno. Witaj Oleńko, witaj Anetko. Słowem można dotknąć tak bardzo mocno. Słowem można ukochać. Słowem można wyrazić miłość. Słowem można wyrazić nienawiść. Poczujcie słowa w sobie. Poczujcie, ile słów, kodów macie w sobie. Poczujcie, ile słów, kluczy potrzeba. Jak bardzo dużo potrzeba słów, kluczy, żeby odkodować, żeby zmienić, żeby to zastąpić czymś innym. Magda Chawryś. Magda pisze wiersze. Magda wyraża słowami rymem wyraża to, co czuje jej dusza. Czasami są to słowa bardzo wzniosłe, czasami bardzo smutne. Wiesz, to, co powiedziałaś o tej osobie, to bardzo mnie serce zabolało. Joasiu, mnie też, bo w pewnym sensie tak naprawdę jesteśmy... Madziu, zaraz wrócę do ciebie. W pewnym sensie jesteśmy, jeżeli czytamy to, co staje nam przed oczami i mamy w sobie ten rezonans, może nie aż tak bardzo mocny, ale mamy, to jest to nasze, dlatego nas to porusza. Ja nie mówię, że ja jestem totalnie obojętna na słowa, które do mnie przychodzą. Skłamałabym i powiedziałabym nieprawdę. Dotyka mnie to też, ale jeżeli mnie dotyka, to wiem, że to jest moje, to ja z tym pracuję. Dlaczego dotknęło mnie to właśnie teraz? Dlaczego dotknęło mnie to słowo? Co takiego jest w tobie, Małgorzata, jeszcze, że powoduje to taki dotyk, że powoduje to ból, że powoduje to moje zatrzymanie tak naprawdę, zatrzymanie. Fajnie jest, że jak się zatrzymam, fajnie jest, jeżeli mogę to odczytać, ale nie fajnie już jest, jeżeli bez świadomości przyjmuję to do siebie. I kochani, wtedy pojawiają się znowu wzorce. Wtedy pojawia się nasze poczucie własnej wartości. Wtedy widzimy, jakie ono jest. Czy ono jest wysokie, czy ono jest niskie, czy ono jest... nie wiadomo jakie. Kochani, ja Was przepraszam na sekundkę. Ja po prostu widzę, że ja nie podłączyłam mikrofonu. Ja nie wiem, jak mnie słychać. Ja zrobię tylko jeden mały klik i ten mikrofon podłączę. Czy jest dobrze, kochani? Popatrzcie, mikrofon leży niepodłączony. Jak mnie słychać? Jeżeli możecie mi, kochani, dać znać, czy słychać, będę wdzięczna. Będę wdzięczna. I kochani, to tak jest, że ten rezonans w nas powoduje przebudzenie. Powoduje przebudzenie, ale to, jak my zareagujemy, to jest nasze. Czy pójdziemy dalej? Lepiej. Okej, dziękuję bardzo.
Dzięki. Wow, dziękuję Wam bardzo. Dobrze, że tak gdzieś mi tutaj ten wzrok poleciał. Widzicie, jak to jest. Czasami człowiek zapomina o takich rzeczach. Ale nie siedzę daleko od mikrofonu, więc dziękuję Wam bardzo. Dzięki. I to tak właśnie jest, że jeżeli ten rezonans idzie z naszego wzorca i nie jest on świadomy, to cierpimy, to boli, to płaczemy, to nasze ciało pokrywa się, kochani, takim skurczem, takim czymś, czego my nie rozumiemy. I to jest właśnie to poczucie niższej wartości. To jest to, że ciągle obawiamy się tego, co powiedzą o nas inni. A te słowa są tak cholernie bolesne dla tych, którzy są, tak jak wspomniałam na początku, wrażliwi, bardzo wrażliwi, bądź bardzo, bardzo, bardzo wrażliwi. Ale ta wrażliwość też pokazuje nam, w którym miejscu nas tak bardzo boli. My, dotykając drugą osobę słowem, uczymy ją tej wrażliwości. Dzięki, Stefanie, kochana, dziękuję. Magda Hawryś. Słowo służy do porozumiewania się. Słowem możemy wyrazić swoje myśli, emocje czy poglądy na jakiś temat. Dzięki słowom możemy pisać książki, wiersze, piosenki, a inni mogą je czytać lub słyszeć. Pisząc wiersze i układając słowa w większą formę, możemy wyrzucić wszystko, co jest skumulowane w nas samych i schowane gdzieś w głębi duszy. Zaczęłam mówić o tym, że Magda pisze wiersze. Tak jak każdy z nas, pisząc, czy to książki, czy wiersze, czy nawet pamiętniki, piszemy to, co w naszej duszy. Piszemy to, co chcemy przekazać innym. Czasami wyrażamy się jasno, a czasami są to słowa ułożone w taki sposób, aby dotarły tylko tam, gdzie mają dotrzeć, aby mogli je odczytać tylko ci, do których piszemy. Z reguły jest tak, że jeżeli rezonujemy z danym tekstem, to jest to nasze. Bardzo dużo razy spotkałam się z tym, że do mnie dzwonicie i mówicie: napisałaś o mnie. Ja napisałam o sobie, ale wy macie ze mną rezonans. Macie rezonans. Ja piszę o sobie, ale piszę też o tym, co widzę, czego doświadczam, w jakim doświadczeniu jestem. Mam tę szansę prowadzenia warsztatów kwantowych, na których ludzie... Jestem w środku doświadczenia i widzę transformację, widzę to, co się pojawia. Widzę, jak po raz pierwszy niekiedy, świadomie wypowiadając słowa, słyszą o sobie różne rzeczy. Wypowiadają, nie zastanawiają się, dlaczego to mówią. Jest ten czas, jest ten moment na uwolnienie tego słowa. W momencie, kiedy usłyszysz, transformacja jest o wiele prostsza. Jest łatwiej sięgnąć swojego wnętrza, kiedy wyartykułujesz to, co ciebie gniecie najbardziej. I uwierzcie mi, że nie jest to łatwe. Słowa wypowiadane w ciszy, wtedy, kiedy nie ma nikogo, są zupełnie inne. A słowa wypowiadane głośno o sobie, wtedy, kiedy jest cała masa ludzi dookoła, to już jest sztuka. To jest sztuka odwagi, sztuka asertywności, sztuka wyrażenia siebie, sztuka wyrażenia siebie. I tak jak wspomniałam, Magda pisze, Magda wyraża swoje emocje, Magda się transformuje, wyraża smutek, wyraża miłość, wyraża żal. Pisze słowa, które rezonują z nami. Rezonuje z nami smutek, bo jesteśmy z jakiegoś powodu smutni. Rezonuje z nami miłość, bo kochamy. Rezonuje z nami nienawiść, bo nienawidzimy, kochani. Popatrzcie, jakie słowa. Nie wiem, czy jest coś bardziej znaczącego niż słowo. Każda myśl, którą my chwycimy i mówimy o niej, to też jest słowo. Dajemy siłę i moc materializacji wszystkiemu naszym słowem. Wypowiadamy intencje, wypowiadamy słowa, materializujemy nasze pragnienia. Wypowiadamy i materializujemy to, co chcemy i czego nie chcemy, bo to wszystko jest słowo.
a słowo ciałem się stało. Czym jest to ciało? Jest tą materializacją w naszym życiu. Jest radością bądź smutkiem. Jest miłością bądź nienawiścią. Jest słowo, które buduje i jest słowo, które niszczy. Czytam dalej Magdę. Magda, no chyba dzisiaj szczytuję ja Ciebie. Myśli to też słowa, tylko jeszcze niewypowiedziane. Codziennie kłębią się w naszych głowach. Te wypowiedziane nabierają jeszcze większej mocy i niosą za sobą większą energię. Bo słowo to ogromna energia. Pozytywne słowa mają większą wibrację i potrafią zdziałać dużo dobrego. Negatywne natomiast potrafią skrzywdzić, upokorzyć, zranić. One, Magdo, też mają przeogromną wibrację, przeogromną, która zakotwicza się w odbiorcy i doprowadza nas do destrukcji. Naszą nieświadomością doprowadza nas do destrukcji, bo w momencie, kiedy uruchamiamy nasze słowa, klucze, potrafimy tą destrukcję zatrzymać, a wręcz cofnąć, zmienić na coś pozytywnego, na to, co pozwoli nam iść dalej i czuć, że właśnie ten moment w naszym życiu jest tym pięknym i kolejny też pięknym i kolejny pięknym, 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 a może i najpiękniejszym jak do tej pory. To my nadajemy znaczenie każdemu słowu, to my nadajemy znaczenie ludziom, których widzimy, to my nadajemy znaczenie sytuacjom, to my nadajemy znaczenie i albo jesteśmy w danym momencie radością albo smutkiem, albo jesteśmy odwagą, albo jesteśmy lękiem i strachem. Każde słowo gdzieś trafia do kogoś lub do nas samych, dlatego powinniśmy uważać, co myślimy i jakie słowa wypowiadamy, ponieważ wpływają one na postrzeganie i kreowanie naszej rzeczywistości. Słowami też można dotykać, nawet czulej niż dłońmi. Janusz Leon Wiśniewski i Samotność w sieci. Magda na końcu posiliła się cytatem. Wypowiedziałam w swoim życiu bardzo dużo słów i bardzo dużo słów wypowiadam. Czasami płyną bez zastanowienia. Czasami są to słowa brutalne, czasami są to słowa ostre, czasami są to słowa miłości i akceptacji. Anetka Nowak. Bycie w prawdzie jest bardzo uwalniające. Wiem to, bo niedawno tego doświadczyłam, bez względu na wynik końcowy. Rozmawiam z Anetką bardzo dużo. Anetka do mnie dzwoni bardzo często, bardzo często. Rozmawiamy o różnych rzeczach. I w rozmowie zawsze, to znaczy nie zawsze, ale zawsze są dylematy, czy coś zrobić, czy czegoś nie zrobić, czy coś powiedzieć, czy nie powiedzieć. Zadaję więc Anecie mnóstwo pytań. Oczywiście, zobaczcie, znowu pytanie to też słowo. Zadaję mnóstwo pytań, na które to ona ma sobie dać odpowiedź. I w pewnym momencie, tak jak tutaj napisała, dokonała artykulacji słów, które bardzo chciała wypowiedzieć. I zobaczcie, tak jak pisze, bycie w prawdzie jest bardzo uwalniające. Człowiek czuje tę lekkość, czuje jakby ta słoniowa noga zeszła z klatki piersiowej. Człowiek czuje tę wolność, że w końcu powiedziałam, czy powiedziałem coś, co spowodowało moje uwolnienie. Nigdy, pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie możecie przewidzieć reakcji drugiej osoby. Nie możecie przewidzieć, bo nawet najpiękniejsze słowa, które wy uważacie za piękne, mogą kogoś zranić. My tego nie wiemy. My wypowiadamy, ale nie bierzemy. Właśnie tak Aneta opisuje. My nie możemy tak naprawdę całkowicie bierzemy odpowiedzialność za to, co wypowiadamy. Oczywiście bierzemy, ale już reakcja z drugiej strony jest reakcją tego, kto odbiera nasze słowa. Jeżeli ja wyrażam się niepochlebnie o kimś, specjalnie, tak jak Asia to wspomniała w wpisie, którym czytałam, jeżeli wypowiadam się negatywnie o kimś, specjalnie, albo za pieniądze, to robię to, kochani, świadomie. Świadomie wprowadzam w destrukcję w czyjeś ciało, dokładnie w ciało adresata. Tylko, że ci, którzy robią to specjalnie, nigdy nie wiedzą, na jaki trafią grunt.
A ten grunt może być taki, że ta wysłana wiadomość zostanie u niego, bo ktoś jej nie przyjmie, bo jest świadomy, bo jest, nazwę to, mądrzejszy, bo umie z tym pracować i nie wywoła ta wiadomość już takiej reakcji w ciele, jaka była zamierzona przez nadawcę. Więc kochani, uważajcie, co do kogo piszecie i co do kogo mówicie, bo może to do nadawcy nie trafić i zostanie u was. Pokazując kogoś palcem, trzy palce zawsze mamy skierowane na siebie, więc gdzie więcej tej energii zostaje? Czasami warto zastanowić się na tym, czy napisanie komuś jakiegokolwiek zdania, które według nas jest zdaniem, jak to nazwać, nie według nas, tylko po prostu piszemy, bo nasza reakcja, nasz rezonans z tym, co widzimy lub to, co słyszymy, jest właśnie taki, a nie inny. Kochani, po wpisach można zorientować się, kto, jaki ma w sobie wzorzec. I pisząc to nawet za pieniądze, kochani, to wy dajecie świadectwo o sobie. Ktoś, kto idzie ścieżką duchową, pięknie potrafi odczytać każdy wpis. To nie jest tak, jak się wam wydaje, że piszecie bzdury, pierdoły i główienka, że to jest takie piękne. To świadczy tylko o tym, kto pisze. Madziu, uciekłaś mi, kochana. Możemy się bardzo zdziwić i rozczarować, kto powie o nas, myśli lub do nas czuje. To prawda, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co ktoś do nas powie, o nas myśli lub do nas czuje. Możemy się bardzo zdziwić i rozczarować. Dokładnie tak, bo to my wyrażamy siebie poprzez słowa. Bo to my wyrażamy siebie poprzez słowa. Dziękuję Tobie, Małgosiu, za te rozmowy. Ja dziękuję Tobie, że dzwonisz i że masz zaufanie. Masz zaufanie do tego, że ja nawet wiesz, jak Cię dotykam. Czasami to nie jest miłe, ale potrzebne. Ale potrzebne. To są słowa, czasami takie, które pozwalają Tobie zobaczyć siebie głęboko. Zobaczyć głęboko. To nie chodzi tutaj, kochani, żebyście źle nie zrozumieli, żeby kogoś oczerniać, żeby mu mówić, co ma zrobić, żeby mu mówić, że tak jest źle, że tak jest niedobrze. Nie, nie tak. Zrobiłeś, dokonałeś, to takie miało być doświadczenie. To się miało odbyć, to się miało zadziać. Tylko teraz, tak jak tam Magda napisała, zapytała na początku, jeżeli wypowiadasz w stosunku do siebie słowa destrukcyjne, chodzi o to, żeby zauważyć i wyciągnąć z tego wnioski. I nie, teraz może źle bym powiedziała, nie popełniać tego błędu, bo to nie jest popełnianie błędów, to jest dokonywanie wyborów. Skoro ja decyduję się na taki krok, to muszę liczyć się z odbiorem pozytywnym bądź negatywnym. Jeżeli nie chcę czegoś zrobić i chowam się, to tak naprawdę zamiatam mój problem i mój wzorzec pod dywan, bo boję się konfrontacji. Boję się konfrontacji tak naprawdę z samym sobą. Boję się przyznać do tego, że moje poczucie własnej wartości kuleje. Boję się przyznać do tego, że siebie nie doceniam. Boję się przyznać, że mam w sobie taki program, czy taki, czy taki, czy taki. A im więcej tego dotknięcia od innych ludzi i mojej nieświadomości, tym bardziej się wycofuję, tym bardziej się chowam, tym więcej problemów chowa się pod dywan. Czy to jest dobre? Na dłuższą metę nie, kochani, nie jest dobre, bo każde kolejne wyjście do ludzi będzie bombardowaniem w nas. Ten czas, ten świat, ta ziemia, my teraz jesteśmy powołani do zmiany. Jesteśmy powołani do tego, żeby znaleźć siebie, odszukać siebie. Jesteśmy powołani do tego, żeby nasza zmiana pomogła naszej matce Gai. Ona nie jest obojętna, podnosi wibracje, częstotliwość ziemi wzrasta i to bardzo mocno. Zmieniają się nasze ciała, zmienia się nasze DNA, ale to, kochani, my mamy na to wpływ. My dajemy zmianę temu, co się dzieje. To my mamy możliwość pokonania. To my mamy możliwość
zredukowania bądź wycofania dyskomfortu z naszego ciała właśnie słowem. Popatrzcie, kochani, na zaklęcia. Czym są zaklęcia? Zaklęcia to też słowa, które czynią dobro bądź zło. To są klątwy rzucane na innych ludzi. Czym jest klątwa? Zaplątaniem energetycznym, która kotwiczy się w ciele, która jak cichy zabójca działa destrukcyjnie na nasze ciało. Czym są, kochani, czym są przyrzeczenia, czym są nakładane rytuały, czym są emblematy na nas nakładane. Zobaczcie, wszystko to słowo pisane. Zobaczcie, czym są tatuaże. Popatrzcie, jakie słowa piszecie sobie na ciele. To są słowa, które mają moc, a raz zakotwiczone w ciele jako słowo będzie bardzo trudno zneutralizować, bo nawet jeżeli je wypalisz, to one już wibruje. Popatrzcie, czym jest numerologia. Numerologia ma tą specyficzną zdolność zmiany przeznaczenia, bo to my swoim podpisem i tym, co artykułujemy, czyli nasze imiona, Małgorzata i wszystkie inne, które posiadam i wszystkie nazwiska, to są też słowa, a każde słowo to wibracja. To wibracja to kod, który się we mnie zapisuje. Daje mi dużo powera, daje mi dużo współczucia, daje mi dużo empatii, bądź nie. I to numerologia potrafi też słowem. Ja się dzisiaj obudziłam o 5:55. Nie wiem, kto to pisze, muszę palcem przesunąć do góry, bo coś mi się nie przewija. Monika, Lidia pisze. Mam tatuaż, pióra, siwy i meandry. Gdybym mogła, bym się pozbyła. Samo pióro. Olenko, teraz po prostu kwestia akceptacji tego, co jest. Samo pióro jako pióro jest symbolem od dawien dawna, symbol piórosowy. Sowa jest symbolem mądrości, więc to właśnie popatrzmy na to, jakie mamy archetypy w sobie, co mamy w sobie zapisane, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli dla ciebie piórosowy jest symbolem mądrości, to jest okej. To jest okej. Ale jeżeli tatuujemy sobie rzeczy typu trupia czaszka albo inne temu podobne, albo popatrzmy, mamy pentagram, który ma przeogromną moc. Przeogromną. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak przeogromną. Prawidłowo postawiony jest mocą, ale odwrócony w drugą stronę już jest destrukcją. Także pamiętajmy i patrzmy, co artykułujemy i co nanosimy sobie na ciało, bo to też jest bardzo ważne. To są też słowa, z którymi my jesteśmy na co dzień. To jest wibracja, która zapisuje się w nas na amen, na wiek wieków. To są... Oleńko, porozmawiamy może poza już kamerą na WhatsAppie albo na Messengerze. Aniela Witek. Dla mnie słowo ma duże znaczenie. Z czasem zrozumiałam, że mówię dużo słów, jednak często bez uczucia. Jeśli słowa są bez uczucia mówione, to nie mają w sobie tej siły, która w nich jest. Słowa mówione w kombinacji z sercem mają bardzo dużą siłę oraz moc. Te słowa wypowiadane w kombinacji z sercem nie są niczym innym, kochani, jak naszą intencją w świadomości. Intencja w świadomości powoduje natychmiastowe zmiany, które my nie potrafimy od razu zauważyć, ponieważ blokujemy i chcemy. To się dzieje się subtelnie. Nie jesteśmy w stanie czasami w jednej sekundzie odczuć tego, co do nas przychodzi. Joasia napisała, że kocha numerologię, bo jest numerologiem kwantowym, kochani. Joasia Pawlak jest kwantowym numerologiem, która pomaga i może pomóc
jeżeli macie, kochani, oczywiście taką ochotę, może pomóc znaleźć to słowo, właśnie to jedno, które uwalnia. Ola, tak, wszystko ma moc, widzę. Bardzo się cieszę, że wiem, że słowa mają moc. Jest energia w nas. Jesteśmy świetlistymi istotami. Jesteśmy, jest energia. Popatrzcie tylko, co robi się dookoła. Co robi się dookoła, żebyśmy musieli się bać, żebyśmy musieli się lękać, żebyśmy nie mogli odkryć potencjału, abyśmy nie mogli zobaczyć, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo my widzimy wszystko. My widzimy kilometr dalej. Nie widzimy siebie. I tu jest błąd. Tu jest błąd. Zapominamy, że to my jesteśmy tą zmianą najważniejszą. Najważniejszą, żeby słowa, które do nas dochodziły, były słowami wzrostu, a nie słowami destrukcji. Dopóki będziemy je odbierać poprzez nasze wzorce, poprzez nasze poczucie wartości, poprzez to, jak wmówiono nam, kim jesteśmy, co możemy, a czego nie możemy, będziemy upadać. Będziemy upadać raz słabiej, raz mocniej. Ale to, kochani, będzie zależało od was i od tego, jaka praca zostanie włożona w nas samych, jaka praca zostanie włożona. O słowie można by było, kochani, pisać tak bardzo dużo. O słowach napisane zostały poematy, książki i wiersze. Słowa mają moc, słowa mają wibracje, słowa się kotwiczą, słowami można zbudować. Kochani, słowami można pocieszyć, słowami można otulić. Tak jak napisała Magda Chawryś, słowami można dotknąć, popieścić. Słowo, jakaś znowu informacja. Tak, słowo ma przeogromną moc. Kochani, jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcielibyście coś jeszcze, to mówcie. Ja wiem, że te spotkania pod Szczęśliwą Siódemką czasami rozbujają się na godzinę, czasami na więcej. Ale też chodzi o to, żeby to był czas dla nas bardzo konstruktywny, żeby ten czas pozwalał nam znaleźć siebie. Jeżeli na ten moment to już jest wszystko, kochani, to zapraszam was. Nie wiem teraz dokładnie na kiedy ja was zapraszam, ponieważ w następną środę rano, raniusieńko wyjeżdżam. Wyjeżdżam do Opola i przez 3 tygodnie, może przez 2, nie wiem. Wszystko to zależy od tego, jak będzie się mój aparat mowy zachowywał, bo jadę do dentysty i mam tam umówione wizyty, więc nie będzie tych 2 lub 3 spotkań pod Szczęśliwą Siódemką. Chyba żeby ułożą się dobre wiatry i będę mogła sprawnie mówić, więc one będą. Ale na ten moment, kochani, dzisiaj jest ta siódemeczka i kolejna może być dopiero przed świętami. Przed świętami w grudniu. Chciałabym dzisiaj podziękować za to, że jesteście, że piszecie te swoje słowa pod postem zapowiadającym, że mogę się do tego odnosić, że znam wasze zdanie i patrzenie na to, jak wygląda każdy temat, który się pojawia. To są tematy, które pojawiają się dzięki wam. To są tematy, o które prosicie. To są tematy, z którymi pracujemy na warsztatach. To są tematy, które bardzo głęboko poruszają. Bo ja wiem, nawet jeżeli ktoś idzie tą ścieżką i rozmawia na ten temat z ludźmi, tysiące go będę tęsknić. Ja będę pisać. Będę wtedy pisać. Będzie może więcej postów. Będę pisać. Ja kocham mówić. Kocham mówić, ale kocham też pisać. Z tym pisaniem ostatnio jest tak, że jest tyle zajęć. Są warsztaty, dzwonicie, rozmawiam. Więc z tym pisaniem troszeczkę kuleję. I troszeczkę zaniedbałam pisanie mojej 5. książki, to jest miłość. Ona rośnie, ona pomaleńku rośnie i wierzę, że w przyszłym roku będzie mogła już zawitać do was. Kochani, pytacie o warsztaty. W grudniu teraz były warsztaty, przecudowne i piękne. Następne będą dopiero w styczniu, 7 i 8 stycznia 2023 roku. Odbędą się warsztaty w Herne koło Dortmundu. Potem będą warsztaty w Przeborowie 14-15. Miłość jest wszystkim, kwantowe transformacje siebie.
Ostatni weekend stycznia również w Przeborowie. Jest to trzeci stopień, gdzie będzie rysunek automatyczny, zaawansowany i podstawowy, gdzie będzie dużo, dużo, dużo innej magii, głębszej niż ta, która była do tej pory na naszych warsztatach. Potem, kochani, 11 i 12 lutego tutaj w Bergheim będą warsztaty Miłość jest wszystkim, kwantowe transformacje siebie. I potem w marcu, trzeci weekend marca, znowu w Przeborowie, będzie druga część, kwantowa magia. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I jeżeli chcecie brać udział w tych warsztatach, to kochani, piszcie, bo wiecie, że ja robię warsztaty kameralne i dobijam tylko do 15 osób, żeby to była moc Waszej transformacji, żebyście mogli pokrzyczeć, popłakać, pośmiać się, pobyć razem, abyście mogli przetransformować to, co chcecie, abyście wyrzucili z siebie to słowo, które jest tym słowem kluczem do rozwiązania, abym mogła z Was wyciągać pomaleńku to, co chce wyjść. Dziękuję Wam dzisiaj za to spotkanie pod Szczęśliwą Siódemką, za tę przestrzeń i za to po prostu, kochani, że jesteście, bo bez Was to moje mówienie do pustego oczka nie miałoby najmniejszego sensu. Najmniejszego sensu. Dziękuję, że mogę. Że mogę. Tyle dzisiaj, kochani. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Ewie za te przepiękne mandale, które tutaj za mną są. Dziękuję Ewa Kopera, kochani. Poszukajcie na Facebooku, znajdziecie Ewę. Poszukajcie Anię Riza, która robi przecudowne misie. Misie piękne, piękniutkie, kochane, bajkowe, czasami śmieszne, czasami wyskokowe, czasami takie, że jak otwiera się paczkę, jak przychodzą do mnie misiaki, to zapiera dech w piersi i gdzieś grzęzną te słowa w gardle, żeby można było wyrazić wdzięczność i radość z tego, co przyszło. Moje mandale, kochani, moje książki za mną gdzieś tutaj w tle. Nie było jeszcze takiej okazji, żeby wziąć to wszystko przed kamerę i pochwalić się moją twórczością. Robię to na Facebooku w postach lub na mojej stronie MVRIDI, na moim fanpage'u. Nie miałam też nigdy okazji, może nie zrobiłam tego, nie wiem z jakiego powodu, na YouTubie pochwalić się moją twórczością. Ale wszystko, co ma przyjść, to przychodzi w odpowiednim momencie. Jeżeli ma to kiedyś nastąpić, to nastąpi. A jeżeli ktoś nie wie, co robię, to piszę książki o rozwoju duchowym. I te, które napisałam, noszą tytuły Taniec ze świadomością, przekazy duszy. Jesteś miłością utkaną wiatrem, przekazy miłości dla Ciebie. Uzdrawiające koła życia, 34 mandale do wewnętrznej przemiany. Oraz ostatnia, która była wydana we wrześniu, w październiku, lekcje życia, pokochaj i zaakceptuj siebie. Oraz piąta książka, która się pisze właśnie, to książka zatytułowana To jest miłość. To jest miłość. Jest taka moja, taka głęboka. Są osoby, którym czytam już fragmenty, bo przychodzi taki moment, że tam już w tej książce jest coś dla kogoś. Ostatnio na warsztatach tutaj Andrzej miał okazję usłyszeć parę wersów z nowej książki. Bo tak przyszło, kochani, bo tak przyszło. Czasami jest tam rozwiązanie dla Was, czasami dla mnie. Są to słowa, które uwalniają. Dlatego pamiętajcie, że słowo ma przeogromną moc i może nas, tak jak tu ktoś napisał, Joasio chyba, może nam rozwinąć skrzydła, a może je podciąć. I to my decydujemy, które słowo przyjmujemy, a które zostawiamy dla nadawcy, kochani.
które zostawiamy dla nadawcy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Widzę, że nie znikacie stamtąd, więc jeżeli chcecie o coś zapytać, to pytajcie. Na ten moment to jest to, co jest zaplanowane, kochani. Ja zawsze mówię, nie planuję i nigdy nie mówię aż tak daleko do przodu, bo Wy wiecie, że wiatry wieją z każdej strony i różnie to czasami bywa. Ale na ten moment to jest tak. Ja wyjeżdżam, zawieszam moją siódemeczkę. Nam też czytałaś na warsztatach lekcje życia, zanim jeszcze się ukazała. Tak, czytałam. Czytałam, bo były takie wpisy, które, kochani, w punkt rezonowały z dziewczynami. Prosiłam o stronę, a one wymieniały stronę. I to były słowa prosto do ich serc. Prosto do ich serc. Czasami tak jest, że nie wiemy dlaczego. Ostatnio rozmawiałam z panią Beatą przez Messengera, która bardzo często do mnie dzwoni i mówi, że ostatnio pojawia jej się cały czas cyfra 58. Odczytałam jej z każdej książki mojej stronę 58. Nie muszę mówić, jaka była reakcja, ale kochani, to tak działa. Popatrzcie, jeżeli macie jakieś pytanie, zadajcie sobie pytanie, a odpowiedź znajdziecie w słowie, które do Was przyjdzie. Czasami podręcznie książka, która leży, jakakolwiek. Czasami napis gdzieś na tablicy. Czasami jakaś nazwa. Wszystko to, co do nas przychodzi, pamiętajcie. Czasami wypowiedziane jedno słowo. Przechodzimy, mijamy się i słyszymy słowo. Jest odpowiedź na to, co nas męczy i gnębi. Pamiętajcie, wibracja. Wibracja słowa, zaklęcia, rytuały, intencje, afirmacje. Wszystko jest wibracją dla nas. Albo tą, która powoduje, że wzrastamy, albo tą, która powoduje, że niestety upadamy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. I na siódomeczkę zapraszam za 3 tygodnie. Odezwę się i powiem kiedy, napiszę na Facebooku, ale na ten moment będę w drodze, a potem trzymajcie za mnie kciuki, bo wiecie, że ja bardzo, bardzo, bardzo kocham dentystów. Do zobaczenia i do usłyszenia.